Natalia, jak widzicie, ze mną są trybuny, czyli moi przyjaciele. Dzisiaj wam dużo o nich opowiem. Chcecie się dużo o nich dowiedzieć? Zapraszam na ten odcinek. Są dwa rodzaje wielbłądów. Z jednym garbem i z dwoma garbami. Ten z jednym garbem nazywa się dromader. A te z dwoma garbiami to są baktriany. Trochę jak bakteria, co nie? My jesteśmy na farmie pełnej dromaderów. Dromadery mają dłuższe nogi i mają mniej sierści, dzięki czemu są bardziej lekkie i lepiej nadają się do karawan. Każde dziecko wie, że wielbłądy bardzo dobrze żyją na pustyni i potrafią nie jeść ani nie pić przez wiele tygodni. Między innymi dzięki swoim garbiom. Każde dziecko myśli, w tych garbiach jest woda przetrzymywana, ale to nieprawda, to jest tłuszcz, czyli takie jakby jedzenie dla wielbłąda. My też mamy w swoim tłuszczu magazynowane trochę jedzenia, ale wielbłądy mają go więcej. Dzisiaj w zasadzie wielbłądy na wolności żyją tylko w Australii. Ale przecież stamtąd nie pochodzą. Zostały tam przywiezione jakieś 100 lat temu. Wielbłądom bardzo Australia się spodobała. I tam żyje ponad 2 miliony wielbłądów. Rozumiecie to? Jest ich tam tak dużo, że są uważane za szkodniki, bo ciągle wyjadają trawę, które powinna zjeść krowa. Dlatego kiedyś były takie czasy, że się strzelano do wielbłądów. Nawet jak były widoczne z samolotu, to było do nich strzelano. Biedactwa. A tu jeden zaryczał. Wielbłądy, żeby przeżyć na pustyni, gromadzą swój tłuszcz właśnie do tego garbia. Taki garb potrafi ważyć nawet ponad 50 kg. Czyli jest dużo starszy, dużo cięższy ode mnie, bo ja ważę 21. Czyli jest 30 ileś cięższy ode mnie. Sporo waży. Natomiast wielbłądy nie magazynują wody w sobie. Natura stworzyła wielbłądy tak, aby mogły zarządzać wodą tak, żeby mogły długo nie pić. Wielbłądy też gromadzą tłuszcz po całym ciele, ale najwięcej ich jest na grzbiecie i właśnie w tym garbiu. Tam, gdzie pada na nie najwięcej słońca. Dzięki temu też przetrzymują jedzenie, ale też izolują się od słońca. I nie jest im tak gorąco. Ich sierść jest też bardzo gęsta i sprawia, że wielbłądom też nie jest aż tak gorąco. Wielbłądy też są stworzeniami stałocieplnymi, tak jak my. Utrzymujemy ciepło na całym cienkim ciele, tak samo jest u wielbłądów. Bo wielbłądy mogą trochę kontrolować temperaturę swojego ciała. Rano wielbłąd ma 34 stopnie Celsjusza, a po południu mają 40 stopni Celsjusza i im wcale to nie przeszkadza. Popatrzcie na nos tego wielbłąda. Ma taki nos, że może go otwierać i zamykać. Jak jest burza piaskowa, to on sobie zamyka, żeby mu piasek do nosa nie wpadł. A my niestety musimy go zatykać albo tak robić. Ludzie tracą dużo wody, oddychając. Wtedy zamienia się w parę wodną i odlatuje. Natomiast wielbłądy mają taki fajny nos, że wydychają wodę, ale później szybko znowu ją łapią do swojego ciała. Że wielbłądy podczas oddychania prawie wcale nie tracą wody, bo większość wyłapują i dosłownie tyle wylatuje sobie gdzieś daleko. Fajne, nie? Innym sposobem, przez który zwierzęta i ludzie tracą wodę, jest robienie siku i kupy. I tutaj wielbłądy też są do tego dobrze dostosowane, ale jak to? W siku wielbłąda jest bardzo, bardzo gęsty, dzięki czemu nie tracą aż tak dużo wody. A kupa wielbłąda jest tak sucha, że jak taką świeżą sobie wrzucimy na przykład do ogniska, to ona się będzie palić. Czyli nie trzeba marnować drewna. Fajne, nie? I na przykład podczas karawany, jak trzej królowie jechali do Jezusa i musieli na noc zostać, co nie? To schodzili z wielbłądów i jak wielbłąd robił kupę, to ją zbierali i robili sobie ognisko. Właśnie skup wielbłąda. Zamiast drewna robili skup wielbłąda. Wielbłądy mają też dobrze do pustyni dostosowaną krew. Ale jak to możliwe? Już wam powiem. Chodzi o to, że
Czerwone krwinki wielbłądów wyglądają dużo, dużo inaczej niż krwinki innych zwierząt i ludzi. Gdy człowiek pozbędzie się 12% wody z krwi, to wtedy już jest odwodniony i czerwone krwinki mają trudność do przenoszenia tlenu. Natomiast jak wielbłąd straci 24% wody z siebie, to jeszcze daje radę i jego krwinki dobrze przenoszą. Ale jak to możliwe? Dlatego, że ich krwinki mają inny kształt. Wszystko to sprawia, że człowiek, żeby przeżyć na pustyni, potrzebuje aż 1 litra wody na 1 godzinę. Oczywiście nie teraz, jak jest tak zimno, że muszę trzymać czapkę, żeby nie zmarznąć, ale w lecie. Kiedyś byłam na pustyni Mojave i naprawdę było gorąco. Musiałam pić 1 litr wody. Nawet jak mi się już nie chciało pić, to musiałam wypić. Natomiast wielbłądowi potrzeba tylko 1/3 tej wody, którą musi wypić człowiek, żeby się dobrze czuć na pustyni. Przecież jest 5 razy większy od człowieka, to on potrzebuje tylko 1/3 wody, żeby przeżyć. To jest niemożliwe. Ale jednak to jest możliwe dzięki tym wszystkim dostosowaniom do pustyni. Czyli wielbłąd jest bardzo niezwykłym stworzeniem, prawda? O, patrzcie, właśnie robi tą suchą kupę. Chciałabym dotknąć tej kupy i zobaczyć, czy ona naprawdę jest sucha. Ale poszukam na ziemi. O, tu jest taka. Ale suche. Troszeczkę miękkie, ale tak dosłownie troszeczkę. Próbuję złamać na pół. O Jezus! Wygląda jak drewno, nie? Jest spożywana. Dobra, zostawię już tą kupę. Uj. Patrzcie, wielbłądy mają też bardzo, bardzo szerokie stopy, znaczy kopyta. Dzięki czemu nie zapadają się podczas biegu, na przykład jak biegają, to nie zapadają się pod piasek. Genialne, nie? Na kolanach, na udach i na brzuchu. No i tutaj też na zdjęciach. Takie specjalne poduszeczki. No, są trochę brudne, bo wcześniej byliśmy na przejażdżce. No, ale zobaczcie. Duszki pozwalają wielbłądowi odpoczywać i jak się położą, to nie jest im tak bardzo gorąco i ich nie parzy. Piasek na pustyni jest bardzo, bardzo, bardzo gorący, więc dzięki temu się nie oparzają. Genialne, nie? Kolejną super cechą wielbłąda jest to, że mogą pić słoną wodę i jak są na długich wyprawach, sobie chodzą, nie? To tutaj jest, załóżmy, ocean, nie? No i wielbłąd podchodzi i pije sobie na luzie i nic im się nie dzieje. Super są te wielbłądy, nie? Ale powiem wam, jakie one są sprytne. Gdy jest gorąco i świeci na nie słońce, to nie odwracają się bokiem do słońca, tylko twarzą. Dzięki temu zużywają mniej wody i jest im nawet nie tak gorąco. I dzięki temu powierzchnia, na którą pada słońce, jest mniejsza. Ponieważ ta powierzchnia jest mniejsza, to nie jest im tak gorąco, nie męczą się i nie tracą tyle wody. Sprytne, co nie? Dobra, to na tyle opowieści o moich super przyjaciołach wielbłądach. Mam nadzieję, że wam się spodobało i że dużo się nauczyliście. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a jeszcze możecie zostawić dzwoneczek, żeby mieć wszystkie powiadomienia o każdym filmie. To pa, pa! A ja będę głaskać wielbłądy i jeszcze tam będę je karmić. A w sumie chodźcie, zobaczycie, jak się karmi wielbłądy. Nie mogę biegać, bo się zdenerwują. Czyli ten wielbłąd, na którym jeździłam na przyjaźdźce. Chciałabym jej dać jabłuszko w podziękowaniu. Później pójdę i jej dam.
pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku oraz łapce w górę. I o komentarzu. No to pa, pa!